Jeśli chcesz, aby Twój sklep internetowy zaczął zarabiać więcej, to ta lista top 15 wtyczek do WooCommerce jest właśnie dla Ciebie. Oczywiście nie musisz mieć ich wszystkich, ale warto poznać każdą z nich. No to zaczynajmy. Skoro sklep internetowy, to muszą być oczywiście łatwe, proste i szybkie płatności. Jest wiele bramek oferujących tego typu usługi na polskim rynku. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystkie działają stosunkowo szybko, sprawnie, a wsparcie klienta jest na wysokim poziomie. Każda z bramek płatniczych integruje się z WooCommerce naprawdę w prosty sposób za pomocą wtyczki. Więc którą bramkę płatności do sklepu internetowego najlepiej wybrać? Według mnie Cashbill. Ta bramka oferuje chyba najniższe prowizje od transakcji, a sam proces wdrożenia bramki do sklepu internetowego zazwyczaj trwa około jednego dnia łącznie z weryfikacją. Mamy już sklep internetowy, teraz trzeba jakoś ściągnąć do niego klientów. Możemy to zrobić poprzez płatną reklamę albo optymalizację witryny, czyli tak zwane SEO. Dzięki temu będziemy mogli ściągać użytkowników na przykład z Google czy też innych wyszukiwarek. RankMath SEO jest to zdecydowanie moja ulubiona wtyczka do SEO dla WordPressa. Używam jej w zasadzie na wszystkich moich stronach i jej obsługa jest banalnie prosta. Możemy edytować na przykład wpisy. Zobacz, jak to działa. Wchodzę sobie we wpis, robimy edytuj i teraz od razu wyskoczy nam tutaj dodatkowa zakładka w menu, dzięki której możemy odpowiednio dostosować parametry takie jak tytuł SEO, opis, a także wtyczka dostarczy nam odpowiednich wyników, czy strona jest odpowiednio zoptymalizowana, czy fraza występuje odpowiednią ilość razy, znajduje się w opisie meta i tak dalej. Pamiętaj jednak traktować tego typu wtyczki jak drogowskaz, który wskazuje Ci dobrą drogę do celu, a nie jest prawdą objawioną. To znaczy, że nawet jeśli będziesz mieć tutaj 100 punktów, to nie znaczy, że nagle Twoja witryna będzie top 1 w wynikach wyszukiwania. RankMath SEO ma znacznie więcej także zaawansowanych możliwości. Jej pełną konfigurację wraz z omówieniem pokazałem w moim poprzednim filmie Najlepsza wtyczka SEO do WordPressa. Mając już potencjalnych klientów na stronie, warto zadbać, aby nie uciekali oni zbyt wcześnie z naszej witryny. To, co sprawia, że klient może uciec ze strony, to m.in. szybkość jej ładowania. Jeżeli strona ładuje się zbyt wolno, no to niecierpliwy użytkownik ją opuszcza. Każda sekunda tutaj jest na wagę złota. Wtyczka Light Speed Cache to wszechstronne rozwiązanie, które pomoże Ci m.in. zoptymalizować pliki JavaScript, CSS, a także HTML na Twojej stronie internetowej. Oprócz tego ma także możliwość cache'owania, czyli pamięci podręcznej i to, co bardzo ważne, optymalizacji obrazków. Automatycznie je skompresuje, zoptymalizuje, a także wyświetli w formacie nowej generacji, czyli WebP. Możesz tutaj skorzystać także z CDN, który oferuje Lightspeed Cache całkowicie za darmo. Lub możesz użyć Cloudflare, o którym wspominałem w jednym z poprzednich wideo. Link oczywiście wrzucam także w opisie. Jedną z możliwości promowania produktów w naszym sklepie internetowym są kupony. Domyślnie w WordPressie możemy z nich korzystać, jednak w wersji podstawowej. Tutaj przychodzi nam z pomocą wtyczka zaawansowane kupony dla WooCommerce. Sama wtyczka ma bardzo dużo możliwości. To, co szczególnie zasługuje tutaj na uwagę, to moim zdaniem URL coupons, czyli dostosowywanie zachowania i adresów URL po kliknięciu w dany link. W ten sposób możemy na przykład stwierdzić, gdzie ktoś ma zostać przekierowany po kliknięciu w dany link. Wtedy może się automatycznie także aktywować kupon. A to z kolei ma co najmniej dwie zalety. Pierwsza, klient nie musi w koszyku szukać pola do wpisywania kuponu, dzięki czemu rośnie szansa, że złoży on zamówienie. Druga zaleta, mamy kolejne narzędzie do mierzenia skuteczności na przykład jakichś źródeł marketingowych. Na przykład, kiedy wrzucisz jakiś specjalny link z kodem rabatowym na Facebooka, to wtedy wiesz, ile osób na pewno skorzystało z tego linku kodu rabatowego specjalnego dla tej platformy. Porzucone koszyki to zmora wielu sklepów internetowych, i niestety czeka to każdego właściciela sklepu internetowego. Co więc zrobić, aby zmniejszyć ilość porzuconych koszyków? Przychodzi nam tutaj z pomocą piąta wtyczka, odzyskiwanie porzuconych koszyków WooCommerce. Wtyczka o tak chwytliwej i oryginalnej nazwie jest dostępna całkowicie za darmo. Wystarczy ją zainstalować i odpowiednio skonfigurować, m.in. jakie treści maili mają być wysłane po odpowiednim czasie, po godzinie, po 24 godzinach, po 3 dniach od momentu, kiedy klient nie dokona zakupu. W łatwy i wygodny sposób możemy mierzyć, ile udało się odzyskać koszyków, ile dzięki temu pieniędzy udało się dodatkowo zarobić, a cała wtyczka jest bardzo przyjazna w konfiguracji. O sztucznej inteligencji z pewnością słyszał już każdy, dlatego warto wykorzystać ją także w swoim sklepie
sklepie internetowym WooCommerce. Pierwszą wtyczką AI dla WooCommerce, którą chcę Ci pokazać, jest FastBots. Jest to inteligentny czat na stronę, asystent klienta, który odpowiada na jego pytania i może promować Twoje produkty lub usługi, bo oczywiście zna doskonale Twoją ofertę. W wygodny sposób może także podrzucić link do konkretnego produktu. Już Ci pokazuję, jak to działa. Aby nie przedłużać, wrzucam tutaj bardzo proste polecenie do czatu. Szukam drążka treningowego do 300 zł i zobacz, co tutaj czat od razu nam odpowiada. Tak jak widzisz, czat nie zwraca tutaj po prostu linków, tylko zadaje konkretne pytanie zgodnie z instrukcjami i chce, aby mu powiedzieć, gdzie chcemy montować dany drążek. Na ścianie, suficie, czy może ma być to drążek wolnostojący, bo zna dobrze ofertę tego sklepu internetowego. Więc powiedzmy, że na przykład chcę go montować na suficie i zobaczmy, co dalej nam tutaj zaproponuje czat. Po przeprowadzeniu z nami konsultacji czat wysyła nam link konkretnie do produktu. Oczywiście możemy w niego kliknąć i zostanie nam wyświetlony konkretny produkt w sklepie. Takiego asystenta klienta AI na stronę możesz nakarmić m.in. swoją bazą wiedzy, informacjami o produktach, usługach, a także na przykład dostarczyć mu FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W ten sposób klient automatycznie uzyskuje odpowiedź na zadane przez siebie pytania. Czat może mu pomóc dobrać odpowiedni, dopasowany do jego potrzeb produkt. I po trzecie, ty nie musisz marnować czasu na to, aby się kontaktować i to wszystko tłumaczyć, szczególnie jeżeli pytania się powtarzają. Jeśli inteligentny asystent AI do sklepu internetowego Cię nie zaskoczył, to mam dla Ciebie coś, co z pewnością zrobi na to wrażenie. Cześć, jak mogę Ci pomóc? Cześć, czy znasz jakiś dobry kurs sztucznej inteligencji od podstaw? Tak, mam dla Ciebie świetną propozycję. Kurs Okiełznaj AI autorstwa Jana Gulczyńskiego. Oto kilka kluczowych informacji na jego temat. Kurs jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i osób, które już mają doświadczenie z narzędziami AI. Obejmuje on solidne podstawy. Okej, okay, powiedz mi, czy możesz dla mnie stworzyć na przykład też stronę internetową? Tak, Jan Gulczyński oferuje również usługi projektowania stron internetowych. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat. Dobra, a jeszcze mam ostatnie pytanie w takim razie. Powiedz mi, czy mógłbyś mi pomóc na przykład w automatyzacji jakichś procesów w mojej firmie? Podaj mi przykład automatyzacji, którą możesz wdrożyć. Oczywiście. Jan Gulczyński może Ci pomóc w automatyzacji procesów w Twojej firmie przy użyciu narzędzi AI. Oto przykład jednej z takich automatyzacji. Automatyczne tworzenie i wysyłanie ofert. AI analizuje zapytanie klienta i dobiera odpowiednie produkty, usługi. Generuje spersonalizowaną ofertę w formacie PDF. Automatycznie wysyła ofertę do klienta i dodaje follow-up. Tak jak widzisz, działa to naprawdę świetnie i głos jest w pełni zrozumiały i dobrze też radzi sobie z językiem polskim. Możesz takiego asystenta wdrożyć już całkowicie za darmo na stronie 11 Labs. Oczywiście linki do wszystkich przedstawionych tutaj aplikacji i wtyczek WooCommerce wrzucam do opisu. A jeśli chcesz samodzielnie wdrożyć takiego głosowego asystenta na swoją stronę, to w jednym z poprzednich filmów pokazywałem, jak to zrobić. Link wrzucę Tobie także w opisie. Możliwości takiego głosowego asystenta AI na stronę internetową jest znacznie więcej, bo po odpowiedniej integracji może on na przykład rezerwować spotkania w Twoim kalendarzu, może na przykład klientom odpowiadać, na jakim etapie jest ich status zamówienia. Social media są świetne, bo umożliwiają nam kontakt zarówno ze znajomymi, jak i zdobywanie potencjalnych klientów i to całkowicie za darmo. Niestety, im platforma jest dłużej na rynku, tym bardziej zaczyna nam ucinać zasięgi i okazuje się, że z 10 tysięcy obserwujących Twoje treści widzi tylko 50, 100, 200, a może 300 osób. Można powiedzieć, że lekarstwem na spadające zasięgi, a także kaprysy social mediów jest własny newsletter. Ja polecam Tobie GetResponse szczególnie z dwóch powodów. Po pierwsze, działa w języku polskim. To już szczególnie wyróżnia go na tle pozostałych systemów do email marketingu, a po drugie, ma on łatwo dostępne funkcje sztucznej inteligencji. Oczywiście oferuje także darmowy plan do 500 kontaktów. Dzięki prostym samouczkom i temu, że system w pełni działa w języku polskim, myślę, że sobie z nim tutaj poradzisz, nawet jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Twój sklep internetowy rozwija się w zawrotnym tempie? Myślisz o ekspansji na rynki zagraniczne? Tutaj pomoże Ci dziewiąta wtyczka do WooCommerce, czyli Polylang. Polylang to wtyczka, która umożliwia Ci stworzenie wielu wersji językowych Twojej strony internetowej. Wszystkie strony łączone są w łatwy sposób ze sobą, dzięki czemu możesz stworzyć powiązania między produktami i różne inne zależności. W przeciwieństwie do wtyczek, które automatycznie przetłumaczą Twoją witrynę, tutaj będzie wymagało to trochę więcej pracy, jednak masz 100% kontrolę nad publikowanymi treściami. 10. Order Bump to świetne rozwiązanie, które może podnieść wartość koszyka w Twoim sklepie internetowym. Można
można powiedzieć, że ta funkcja jest nieco podobna do cross-sell i upsell, jednak tutaj możemy po prostu dorzucić coś do koszyka. Jedną z wtyczek oferujących tego typu możliwości jest, a jakże, Upsell Order Bump Offer for WooCommerce. Tak jak widzisz tutaj na screenie, możesz w łatwy sposób połączyć, że kiedy ktoś kupuje na przykład jakiś telefon, to dorzucasz mu odpowiedniego case'a, wystarczy, że tutaj kliknie i automatycznie produkt ląduje w jego koszyku. Możesz także sprawić, aby tutaj pojawił się zawsze jakiś przedmiot, na przykład jeżeli sprzedajesz te telefony, to aby była tu na przykład smycz lub wodoodporny case. To jest zdecydowanie jedna z wtyczek, którą warto, aby każdy sklep internetowy chcący zarabiać więcej miał. Kolejna wtyczka do WooCommerce jest niezwykle prosta w obsłudze i nie wymaga za bardzo zaawansowanej konfiguracji, jednak może również przyczynić się do wzrostu sprzedaży w Twoim sklepie. Direct Checkout to wtyczka, którą możemy skonfigurować w taki sposób, że kiedy klient dodaje produkt do koszyka, automatycznie zostaje przekierowany do kasy. Kolejną świetną funkcją wtyczki Direct Checkout jest możliwość wyłączenia koszyka. Już tłumaczę, o co chodzi. Standardowo, kiedy dodajemy produkt do koszyka, to on w nim ląduje. Później musimy przejść do koszyka, który możemy sobie sprawdzić, czy wszystko się w nim zgadza i tak dalej. I następnie dopiero jako krok trzeci lądujemy w kasie. W tym momencie możemy usunąć krok drugi za pomocą właśnie tej wtyczki, dzięki czemu klient może wrzucić produkt do koszyka, a następnie od razu przejść do kasy. Można powiedzieć, że to głupi detal, ale zaufaj mi, sprawdź tą wtyczkę i zobacz, jak wzrośnie Twoja sprzedaż. Pozostając w temacie koszyka i dostosowania kasy, warto wspomnieć o wtyczce WP Funnels dla WooCommerce. Dzięki tej wtyczce nie tylko w łatwy sposób dostosujesz ostatni krok, czyli kasę swojego sklepu internetowego, ale także możesz stworzyć cały tunel sprzedażowy, czyli możesz ustawić, aby klient przechodził odpowiednio z specjalnie przygotowanego landing page'a w jakiś inne miejsce bez żadnych dodatkowych rozpraszaczy i do tego wszystkiego przygotować dla niego jakąś specjalną promocję z okazyjną ceną. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć własny tunel sprzedażowy w sklepie WooCommerce, to znajdziesz film oczywiście u mnie na kanale, link wrzucę sobie także w opisie. Zestawienie 15 najlepszych wtyczek do WooCommerce zamkniemy sobie trzema wtyczkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a także regulacje prawne strony. WPS Hide Login jest to bardzo prosta wtyczka, której zadaniem jest ukrycie, a w zasadzie zmiana adresu panelu administratora. Domyślnie panel administratora WordPress znajduje się pod nazwa strony.pl / wp-admin. Dzięki w tej wtyczce możesz sprawić, aby to było na przykład Janek-admin albo p-admin. Możesz tak po prostu wprowadzić własną nazwę. Dzięki temu wszelkiego rodzaju boty i systemy próbujące włamać się na Twoją stronę internetową będą miały znaczącą trudność, kiedy okaże się, że nie ma panelu administratora pod wp-admin czy też admin lub innym popularnym adresem. 14. wtyczka dla WooCommerce to Omnibus. Od 2023 roku każdy sklep musi informować o najniższej cenie z 30 dni. Dzięki temu, że korzystasz z WordPressa i WooCommerce, możesz zrobić to w pełni automatycznie, tylko i wyłącznie instalując jedną wtyczkę. Rozwiązań, które umożliwią Ci łatwe wdrożenie tej dyrektywy, jest kilka i cały proces jest bardzo prosty i podobny. Jedną z wtyczek jest Omnibus, na przykład też jest najniższa cena z 30 dni, historia cen i tego typu rozwiązania z pewnością coś tutaj znajdziesz. O tym, że trzeba mieć banner cookie na stronie internetowej, z pewnością już wiesz. Ale czy wiedziałeś o tym, że musisz zgodnie z przepisami także blokować te ciasteczka, zanim użytkownik wyrazi na nie zgodę? Nie oszukujmy się, dla zwykłego użytkownika nie ma to żadnego znaczenia, bo niech pierwszy rzuci komentarz ja, ten kto czyta każdy regulamin i politykę prywatności, zanim kliknie akceptuje pliki cookies. Jednak ze względu na regulacje prawne trzeba po prostu to mieć na swojej stronie i też w sklepie internetowym. Wtyczka, która nie tylko doda banner cookie na Twoją stronę, sklep internetowy, ale także je zablokuje, zanim użytkownik wyrazi zgodę, to na przykład CookieBot CMP. Jeśli masz niewielką stronę internetową, czyli taką do 50 podstron, to możesz tutaj korzystać całkowicie z bezpłatnego planu. Cały proces konfiguracji, krok po kroku, jak ustawić banery, jak zintegrować ten system ze swoim sklepem internetowym WordPress, WooCommerce, znajdziesz oczywiście u mnie na kanale i link wrzucam także niżej w opisie. Dzięki za obejrzenie tego wideo, pamiętaj dać łapkę w górę, bo będzie mi bardzo miło i algorytm to lubi. A jeśli potrzebujesz, abym pomógł Ci wdrożyć którąkolwiek z tych wtyczek, które dzisiaj Ci pokazałem, to napisz do mnie na kontakt@jankulczynski.pl. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!